Violetta Machowska, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Recepta na zdrowie. Zostań jeźdźcem to tytuł dzisiejszego odcinka. Moim i Państwa gościem jest doktor medycyny sportowej, pan Andrzej Brato. Witam Pana. Witam Panią, witam Państwa. Nim przejdziemy do rozmowy w studiu, zapraszam na krótki film wprowadzający zrealizowany w stadninie koni huculskich w Regietowie. To chyba jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie wokół jest dzika przyroda, przepiękne łąki i lasy. To tu, w Regietowie, w powiecie gorlickim, zlokalizowana jest stadnina koni huculskich, zaliczana do największych w świecie. Umiejscowiona w sercu miejscowości, zajmuje 700 hektarów areału, w skład którego wchodzą zagrody, pastwiska i lasy. Dziś stadnina to około 270 koni rasy huculskiej, które odnoszą wiele sukcesów na wystawach i zawodach sportowych w kraju i na świecie. To tu co roku przybywają miłośnicy koni, gdzie mogą oddać się rekreacji, ale też nauczyć jazdy konnej. Stadnina dysponuje krytą i otwartą ujeżdżalnią. Koń huculski jest najwspanialszym przyjacielem, zarówno dla dzieci, młodzieży, dla osób starszych, dla całej rodziny. Jako koń rodzinny udowadnia to każdego dnia. Konie huculskie, pamiętajcie, że to są takie, które właściwie od samego początku miały wdrukowane w głowę, że chcą i będą współpracować z człowiekiem. I jeżeli dobrze je traktujemy, po stokroć nam to oddają. Witam Państwa. Znajdujemy się w Regietowie, w stadninie koni huculskich. Jesteśmy teraz na terenie ujeżdżalni. Tutaj umówiłem się z moim instruktorem nauki jazdy konnej, Marcinem. Ja nie będę ukrywał, że to jest mój pierwszy raz, kiedy będę próbował jazdy konnej, dlatego postanowiłem wcześniej skorzystać z porady eksperta. Łukasz, zanim zaczniesz jeździć konno, musisz pamiętać, że jest to przede wszystkim sport ekstremalny. Dlatego ważne jest, byś odpowiednio przygotował się zarówno fizycznie, jak i nastawił się, że będzie to praca z koniem. Dlatego ważne jest, żeby do konia podejść pewnie. Nie bój się go, bo jeżeli wyczuje Twój strach, to w tym momencie nie masz żadnych szans. Pamiętaj, że koń jest Twoim współpartnerem w tej dyscyplinie. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie jeździectwa, to ważne jest, abyśmy robili wszystko po kolei i pozwolili na to, żeby nasze ciało zaakceptowało nową pozycję. Jeżeli wsiadasz na konia, to pamiętaj, by zrobić to zamaszystym ruchem, wsiąść i patrzeć się prosto przed siebie. No to co? Ruszamy. Jeżdżąc konno, pamiętaj, że pod sobą masz około 600 kg. Dlatego ważne jest, byśmy starali się z tym koniem w każdym kroku współpracować. Patrząc przed siebie, pokazujesz koniowi, w którym kierunku będziemy zmierzać. Twoje ciało jest luźno opuszczone w dół. Pamiętaj, żeby trzymać swój środek ciężkości w centralnym punkcie, czyli nad miednicą. Jadąc do przodu, staraj się, aby twoje łydki, twoje uda oplatały siodło.
ale pamiętaj, nie spinaj ich zbytnio. Twoje ręce powinny pracować w rytm ruchu konia. Tak naprawdę głowa i szyja w najwolniejszym ruchu pracuje do przodu. W kusie, mam nadzieję, który za niedługo spróbujesz, głowa jest stabilna, natomiast w galopie jest najwięcej pracy, jeżeli chodzi o twój dosiad i twoją pewność siebie podczas jazdy. Staramy się, by każdy etap jeździectwa był odpowiednio przepracowany. Nie idźmy za szybko do przodu, ponieważ nasz koń czasem może czuć dyskomfort w trakcie pracy i noszenia nas na swoim grzbiecie. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy odpowiednio zadbali o dopasowanie sprzętu dla twojego konia. Jeżeli chodzi o sprzęt, mamy tutaj siodło, ogłowie, popręg, czaprak, podkładkę, czasem są to też ochroniacze. Jeżeli chodzi o siodło, to trochę to jest jak z butami. Każdy koń musi mieć swój rozmiar siodła. Dlatego odpowiednie jego dobranie pozwoli na zachowanie komfortu podczas jazdy. W trakcie już treningu pamiętajmy, że w rękach trzymamy wodze. Wodze zakończone są wędzidłem, czyli tym, co koń trzyma w pysku. Nie możemy bardzo gwałtownie i ostro przytrzymywać się rękami, ponieważ dla konia jest to silny dyskomfort. Dlatego starajmy się utrzymywać równowagę na koniu, a jeżeli zgubimy ją, to najlepiej przytrzymajmy się z przodu grzywy. Odpowiednie przygotowanie zarówno w trakcie jazdy, jak i między jazdami pozwoli ci na poprawny dosiad na przestrzeni kolejnych jazd. Dlatego zadbajmy o sprawność fizyczną i rozciągnięcie różnych partii mięśniowych, między innymi mięśnia biodrowo-lędźwiowego, który zapewnia stabilną postawę w trakcie jazdy. Kamila, dzięki za poradę. O, jest i mój instruktor Marcin. Cześć Marcin. Cześć Łukasz. Ty jesteś, a gdzie jest koń? Słuchaj, mój drogi, nie będzie tak łatwo, żeby bez koń nie był przygotowany do jazdy. Zapraszam Ciebie po kask i wszystkie rzeczy, które musimy przygotować, zanim rozpoczniesz jazdę. Okej, dobrze, to Ty mnie poprowadzisz za rączkę, prawda? To moje pierwsze zajęcie. Tak jest. Tak, jestem w dobrych rękach. To zapraszam. Okej. Konie z natury to są zwierzęta płochliwe i musisz uważać, bo one nie kopią dlatego, że lubią, ale może się poczuć zaatakowany przez ciebie. Rozumiem, będę uważał, okej, okay, podejdę od przodu i nie wiem, myślisz, że dobrym pomysłem jest dać mu jakiś poczęstunek, jakiś cukier? Wiesz, to taką nagrodę to możesz dać na koniec zajęć, czyli jakieś jabłko, marchewkę, bo wiadomo, że cukier dla nich też może szkodzić. Okay. Umowny znak jest taki, że każdy jeździec przykłada tutaj pięść do tego metalowego zameczka. Aha. I na wyprostowanej ręce ta długa część strzemienia powinna sięgać do żeber pod pachą. Rozumiem. To jest mniej więcej odpowiednik naszej nogi. Jest nam łatwiej wtedy wsiąść na koniec. Dobra, przymierzać, tak? Przymierzamy. Dobra, okej. Okay. Czyli dobra, pięść pod pachą. No to wcale dobrze. Zresztą Łukasz, chyba nawet udało mi się tutaj dopasować dla ciebie. Dzięki, super. Ale zanim rozpoczniemy jazdę, musimy też dopasować kask na głowę. Tak, bez kasku. Bez tak? kasku, no niestety no, nie jeździmy. Nie jeździmy. Jak w każdym sporcie. Tak, dobra, jest, to zapraszam. To muszę dopasować ten toczek na głowę, tak żeby nie spadał ci na oczy. Rozmiarowo chyba mój. Chyba twój. O, myślę, że nawet udało nam się dopasować. Pamiętaj, że jak będziemy na lekcji, żeby nie ruszał się, nie spadał na oczy. I jesteśmy gotowi. Okej, okay. Szybko poszło. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to zdejmiemy wodze z szyi konia. Zdejmiemy sobie teraz kantar. Kantar? Tak, kantarek to jest ta część, która niestety służy w stajni do tego, żeby koń mógł być przygotowany do jazdy. Rozumiem. Podejdź tutaj obok mnie. Okej, okay, dobra, śmiało. Tak. Tak, jest. Prawą ręką chwycisz prawą sobie ręką, tutaj. Dobra, palec wskazujący przepuszczamy między wodze. Dobra. I drugą część wodzy do ręki, tak żeby ona nie zwisała i żebyś się na niej nie potknął. No jasne. I teraz odpychamy sobie konia od siebie. Aha, i tak pójdzie grzecznie? I w ten sposób prowadzimy konia na zajęcia. To grzeczny koń, to co Łukasz, rozpoczynamy zajęcia. Pamiętaj o tym, że na konia wsiadasz zawsze z lewej strony, tak jak teraz stoimy. Jasne. Wkładamy lewą nogę do strzemienia, ręką tutaj za przedni łęk siodła, prawą za tylny łęk siodła. Odbijamy się z prawej nogi i przekładamy przez zad konia. I już można. Tak jest, proszę. Gotowy, super. Łukasz, pamiętaj o tym, że w strzemionach trzymasz najszerszą część stopy, czyli tu, gdzie mały palec u nogi, mocno naciskasz piętę w dół, wsuwasz się bardziej do przodu siodełka, wsuń się do... drugą nogę poprawię, okej. Okay. Super. I teraz cofnij sobie lekko nogi do tyłu, także nie dociskamy, luźno, swobodnie, piętę w dół. Pamiętaj, żeby utrzymać linię między piętą,
Piotrem i Barkiem. Rozumiem, tutaj dobra, starasz się usiąść bardziej... wygodnie, okay. Swobodnie i na początek przytrzymasz się rękami siodełka. Pierwszy sukces już za mną, siedzę na koniu, czuję się jak na dzikim zachodzie, zaraz zaczynamy jazdę, nie wiem co to będzie, ale jestem w dobrych rękach, więc jestem dobrej myśli. Oczywiście, nic się nie martw, Łukasz, postaramy się tak, żeby było dla ciebie jak najbezpieczniej, powodzenia i ruszamy. Czyli od razu galop, tak? Nie, aż tak szybko nie rozpoczniemy, dobra. Ale wszystkie chody są przed tobą. O, okej, okay, super, nie mogę się doczekać. Dobrze. Rozpoczniemy. Najwolniejszym chodem konia jest to stęp. Mhm. Spokojniutko staraj się luźno, dobra. Swobodnie usiąść. Rozluźnij ramiona. Mhm. Teraz robimy kilka ćwiczeń takich typu rozciągających, tak abyś nabrał rozciągających, równowagi. Rozciągających konia jeźdź, czy mnie? Jeźdźce, jeźdźce. Okay. Mój drogi, koń już jest do tego przygotowany. Dobra. Teraz ty rozpoczynasz swoją pracę. Mhm. Prawą ręką spróbuj sięgnąć do lewego ucha konia. Okej. Okay. Świetnie, brawo. Masz długie ręce, udało się. Teraz ale koń jest krótki, to może dlatego. Teraz spróbuj lewą ręką sięgnąć do prawego ucha konia. Okej. Okay. A teraz wyprostujemy obie ręce na boki. Świetnie. I zataczamy duże koła do przodu ramionami. Bardzo ładnie. No to taka rozgrzewka już na koniu, tak? To jest po to, żebyś nabrał równowagi i takiej pewności, że na tym koniu fajnie. Jednak nie trzeba trzymać się rękoma całkowicie jazdę. Teraz spróbujemy prawą ręką sięgnąć do palców u lewej nogi. Bardzo ładnie. I w drugą stronę, druga ręka. Mhm. Świetnie. A teraz spróbujemy sobie wstać w strzemionach. Aha, tak całkiem, o, czekaj, bo aha, okej, okay, dobra. Tak jest. Dobra. Świetnie. Ale Łukasz, popatrz, jeżeli prostujesz tak bardzo nogi do przodu, co się dzieje? Pupa wpada z powrotem do siodła. Tak. Czyli zostań na ugiętych nogach, dociskając kolana do siodełka, a wysuń się biodrami do przodu. Okej, okay, dobra, dobra. Trzymaj się siodła? Trzymaj się siodła? Tak, też? Na początek przytrzymaj się siodła. Okay. Super, czekaj, bardzo tak, ładnie. Coś takiego, no? I tak? Próbujemy łapać równowagę. Okej, okay, dobra. Super. I jeszcze raz. Hop. I biodrami do przodu. Okej. Okay. Łukasz, teraz przejdziemy troszeczkę do szybszego chodu konia. Jest to kłus. Mhm. Kłus różni się od stępa tym, że on jest dwutaktowy. Na początek staraj się wygodnie usiąść w siodełku. Okay. I zaczynamy. Skald. Kłusem. Rozluźnij się troszeczkę, okay. Patrz przed siebie. Mam je tak podbijać nie tutaj, tak, jak to jest. Tak jest. Kłus jest tym mało dla nas wygodny, dlatego że nas wybija. On jest dwutaktowy. Okay. Dlatego spróbuję nauczyć ciebie za chwileczkę anglezować. Na początek usiądź wygodnie, patrz przed siebie. Dobra. I powolutku. Raz jedną ręką puszczamy się siodełka. Okay. Opuszczamy ją w dół i zmieniamy teraz. Druga ręka puszcza się siodła. W tej chwili, Łukasz, potrafisz poruszać się już dwoma chodami konia, czyli stęp i kłus już jest za tobą. Przy siadaniu wyciągamy obie nogi ze strzemion. Dokładnie. Tak. Wyciągamy je swobodnie, różno opuszczamy. Okay, pochylamy się do przodu i prawą nogę przekładamy przez zad konia. Hop. I wędrujemy z lewej strony konia. Okej. Okay. To co? Na dzisiaj koniec. Nie, nie, Łukaszu. W tej chwili to jeszcze rozpoczyna się praca, którą musisz wykonać. Koń musi wrócić do stajni, kiedy musimy mu zdjąć siodło i przygotować go po to, żeby on mógł swobodnie odpocząć. Łukasz, tutaj do miejsca, w którym rozpoczynaliśmy zajęcia. Wiadomo, że konia musimy też przygotować do, tak, aby go odstawić do stajni, żeby było to dla nas bezpieczne. Założymy sobie wodze na szyję konia i ten kantarek, który mieliśmy tutaj przed stajnią zostawiony, nakładamy mu tutaj na szyję, tak aby był przywiązany. Dziękuję ci bardzo serdecznie, to było super doświadczenie, nie mogę się doczekać kolejnych lekcji, a państwa zapraszam do stadniny koni huculskich w Rygietowie. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem. Na pewno.
Panie doktorze, jak widzieliśmy na filmie, jazda konna to dyscyplina, która wymaga odpowiedniego przygotowania, zarówno od strony tej technicznej, ale również wiedzy dotyczącej zarówno sposobu jazdy, jak i komunikacji z koniem. Proszę powiedzieć, jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która rozpoczyna swoją przygodę konną? Po pierwsze, trzeba mieć chęć i przekonanie do uprawiania tej formy aktywności fizycznej spośród wielu innych. Po drugie, zależy to od formy uprawiania jeździectwa. Czy jest to forma sportowa, rekreacyjna, czy hipoterapia. Hipoterapia jest rodzajem rehabilitacji ruchowej, gdzie sprawność psychofizyczna tu nie ma takiego znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o uprawianie w formie rekreacyjnej czy sportowej, no to trzeba być sprawnym fizycznie, a także mieć predyspozycje psychiczne, na przykład nie mieć lęku przed koniem, mieć cierpliwość i móc z nim współpracować. Czy zatem przygodę z jazdą konną można zaczynać bez instruktora? Czy jest to wskazane? Opanowanie jazdy konnej do poziomu sportowego to trudna i długa droga. Do poziomu rekreacyjnego to jest kwestia kilku tygodni. Jazdę konną można już zaczynać w wieku 7-8 lat, ale nie można pominąć etapu początkowego z udziałem instruktora, który nauczy zasad bezpieczeństwa, cierpliwości i współpracy z koniem, techniki anglezowania, czyli rytmicznego unoszenia bioder w czasie jazdy, prawidłowej postawy ciała i prawidłowego dosiadu, czy utrzymania równowagi w siodle, a także jazdy na ląży, czyli linię, którą trzyma instruktor w czasie jazdy. Dlatego trzeba pamiętać, że zanim nie przejdzie się tego etapu początkowego, nie należy samemu decydować o sposobie jazdy konnej. To rozumiem, że tu ważne są jakby takie nawyki, które na początku dobrze by było, gdyby odbywały się pod okiem instruktora. Posłuchajmy, co na temat jazdy konnej mówi ekspert z Akademii Wychowania Fizycznego. Jazda konna to przepiękna dyscyplina sportu, która, jak wskazują badania naukowe, wpływa zarówno na sferę fizyczną, jak również emocjonalną. W jaki sposób wpływa na sferę fizyczną? Przede wszystkim angażuje bardzo duże grupy mięśniowe, zarówno górnej, jak i dolnej części ciała. Wpływa na poprawę postawy ciała, angażując mięśnie posturalne, mięśnie tułowia, grzbietu, brzucha, miednicy, kończyn dolnych. Wpływa na poprawę równowagi, na poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej. Również zwiększa poziom wydolności fizycznej. Ale jak już wspomniałem wcześniej, wpływa również na sferę emocjonalną. Redukuje stres, lęk, depresję, wpływa na zwiększenie sekrecji hormonów szczęścia, a więc endorfin, dzięki czemu działa przeciwbólowo, poprawia samopoczucie, ale również okazuje się, że wpływa na stosunki interpersonalne. Bliski kontakt z koniem wpływa również na relacje międzyludzkie. To jest też bardzo istotne. Przeprowadzono badania ankietowe wśród osób, które jeżdżą konno, w jaki sposób uprawianie tego sportu wpływa na jakość życia. I okazało się, że ankietowani wskazali przede wszystkim przyjemność z uprawiania tej dyscypliny, ale również jakby zadowolenie, satysfakcję z kontaktu z inteligentnym zwierzęciem, również kontaktu z naturą, no i przede wszystkim wzrost wydolności fizycznej. To jest bardzo istotne. Nie możemy też zapominać o hipoterapii. Pamiętajmy, że jazda konna i kontakt z tym zwierzęciem wpływa również na przyspieszenie w wielu schorzeniach procesu rehabilitacji, zarówno tej fizycznej, jak i emocjonalnej. Pamiętajmy, że jazda konna oczywiście w różny sposób może wpływać na osoby w różnym wieku, w różnym poziomie wydolności fizycznej,
fizycznej, różnych poziomie umiejętności. Dlatego przed rozpoczęciem uprawiania tej dyscypliny warto skontaktować się z instruktorem jazdy konnej, a osoby chore z lekarzem. Na pewno warto jeździć konno. Zachęcam do tego Państwa, ponieważ wpływa ten sport zarówno na sferę psychiczną, jak i sferę fizyczną, a więc holistycznie możemy powiedzieć, że wpływa pozytywnie na organizm człowieka. Jak słyszeliśmy, jazda konna ma wręcz zbawienny wpływ na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne, ale jakie są przeciwwskazania do tej dyscypliny w sportu? To wszystko zależy też od formy uprawiania jeździectwa. Generalnie to jest tylko lęk przed koniem i uczulenie na jego sierść. Natomiast jeżeli chodzi o formę sportową czy rekreacyjną, no to mogą to być schorzenia układu mięśniowo-stawowego uniemożliwiające prawidłowe dosiadanie konia czy prawidłową jazdę nim. To schorzenia układu sercowo-naczyniowego powodujące małą sprawność fizyczną. To są zaburzenia równowagi, czy błędnikowe, czy muszczkowe, a także padaczka. Wspomniał Pan, że jazda konna wykorzystywana jest w rehabilitacji. Proszę powiedzieć, przy jakich schorzeniach jest wykorzystywana hipoterapia? Hipoterapia to rodzaj rehabilitacji ruchowej, w której wykorzystuje się konie. Pomaga ona w ADHD, czyli zespole nadpobudliwości. Pomaga w upośledzeniu umysłowym, autyzmie, dystrofii mięśniowej, stwardnieniu rozsianym, w sprawach pourazowych mózgu czy rdzenia kręgowego, w terapii uzależnień, w terapii zespołu stresu pourazowego. Także w lęku emocjonalnym, no w wielu takich szeroki tego wachlarz. Typu szeroki wachlarz. Mhm. Czy to prawda, że osoby, które jeżdżą konno, mają krzywe nogi i jak temu zapobiegać? Nieprawda. Mówimy tu o szpotawości, która jest fizjologicznym etapem rozwoju u dziecka od urodzenia do drugiego roku życia, gdzie dziecko w drugim roku życia nóżki dziecka już uzyskają, no, ma już proste nóżki. Raczej nie sądzę, aby jazda konna wpływała na kształt nóg jeźdźca. Raczej jest to sprawa genetyki, niedoboru witaminy D czy krzywicy. Chciałbym zauważyć, że siedząc na koniu nie obejmujemy nogami jego kłębu w całości. Mamy nogi lekko zgięte w kolanach, utkwione w strzemionach. Raczej zwróciłbym tu uwagę na przeciążenia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i stawów biodrowych na skutek nieprawidłowych ćwiczeń mięśni głębokich tułowia, na skutek zbyt długiej jazdy, na skutek nieprawidłowej postawy jeździeckiej czy braku amortyzacji podczas jazdy konnej. Panie doktorze, tak jak w każdej innej dyscyplinie, również przy jeździe konnej spotkamy się pewnie z urazami. Z jakimi i jak im zapobiegać? Na urazowość w jeździe konnej wpływa kilka czynników. Między innymi jest to masa konia około 600 kg. Prędkość uzyskiwana w trakcie galopu do 65 km na godzinę, umiejscowienie głowy jeźdźca na wysokości około 4 metrów, czy siła, jaką ulega ciało jeźdźca przy gwałtownym zatrzymaniu. Urazy wynikają najczęściej z upadku, kopnięcia czy przygniecania przez konia, z nieprawidłowej wydolności fizycznej, czy nieprawidłowego treningu mięśni głębokich tułowia. Najczęściej są to urazy głowy, urazy kręgosłupa z przemieszczeniem lub bez, urazy klatki piersiowej, złamania żeber czy miednicy. Profilaktyka tych urazów polega na właściwym ubiorze jeźdźca. Kask ochronny, kamizelka ochronna, która się napełnia w ciągu 60 sekund po urazie. Prawidłowy trening właśnie pod okiem instruktora,
na początku, czy prawidłowe ćwiczenie mięśni głębokich tułowia. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, można powiedzieć, że jazda konna ma pozytywny wpływ, zarówno sama komunikacja z koniem, jak i sama jazda konna. Także na pewno warto zachęcić do uprawiania tej dyscypliny sportu. Warto na pewno, ponieważ jak wykazały badania naukowe, jazda konna daje spokój ducha, poprawia samopoczucie na skutek wydzielania endorfin, czyli hormonów szczęścia, poprawia wydolność fizyczną, układ krążenia, układ oddechowy, zapobiegając zawałom serca, wpływa na postawę, na sylwetkę człowieka, pozwala pozbyć się zbędnych kilogramów, gdyż godzinna jazda konna pozwala spalić od 300 do 650 kilokalorii. Pozwala wzmocnić układ ruchu, zapobiegając tym samym złamaniom. Poza tym trening układu krążenia, jak mówiłem, a także poprawa sprawności przewodu pokarmowego i wątroby na skutek wzrostu krążenia w przewodzie pokarmowym. Dlatego warto zachęcić do jeździectwa, a przecież znane jest przysłowie, że największe szczęście na świecie na końskim siedzieć grzbiecie. Także zachęcamy Państwa do uprawiania tej dyscypliny sportu. Warto zostać jeźdźcem. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Panu dziękuję za rozmowę i już dziś zapraszam na kolejny odcinek Recepty na zdrowie. Dziękuję.